Bardzo serdecznie chciałbym powitać pana prezydenta, panią prezydent, panów komendantów, pana naczelnika, księdza proboszcza, no i oczywiście naszego księdza biskupa. Jest również pani dyrektor naszego ośrodka, MOPS-u. Także witam bardzo serdecznie tutaj wszystkich zgromadzonych. Kochani, jest taki czas szczególny dzisiaj, czas Wigilii, kiedy gromadzimy się w sposób szczególny, modląc się i przede wszystkim przełamiemy się opłatkiem. To jest czas bardzo wyjątkowy, ale prosiłbym, żeby nie zapomnieć o tym wszystkim, co czynicie dla siebie samych. Przede wszystkim tego czasu, który spędzacie razem. To jest wyjątkowy czas, świąteczny, kiedy jesteście zgromadzeni w różnych grupach, również w domach, ale też i wiemy doskonale, że nie wszyscy ten dom i dach nad głową macie, więc prosiłbym, żeby te życzenia, pomoc również przekazać po Wigilii. Są dla was przygotowane paczki, tak aby można było ten czas świąteczny, te 3 dni ze spokojem również przeżyć. No i spotykamy się 27 tutaj na obiedzie, także tradycyjnie dalej będziemy funkcjonować. Także bardzo serdecznie chciałbym wam złożyć najlepsze życzenia. Niech Pan Bóg wam błogosławi, niech was chroni przed wszelkim niebezpieczeństwem. No i przede wszystkim życzę wam no dobrego nowego roku, żebyście no ten czas, który jest przed wami, dobrze spożytkowali. Poproszę teraz księdza biskupa o modlitwę, o życzenia, jak i również o życzenia pana prezydenta, także proszę o powstanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek, opłatek, naucz nas dzielić się z innymi ludźmi, miłością, radością i chlebem. Święta Bożego Narodzenia to ogromna tajemnica odkupienia człowieka, przebóstwienia człowieka. To znaczy, że wszyscy jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To jest ogromna tajemnica, że Bóg zechciał być człowiekiem po to, żeby nas zbawić jako ludzi. I jest prawdą, że Pan Bóg wszystkich kocha. Jednakowo kocha, ale czasem ludzie odwracają się od Boga. Chcą iść własną drogą, bo wszyscy jesteśmy też grzeszni. Ukochani, święta Bożego Narodzenia, niech Boże Dziecię zajrzy do każdego serca, da nam spokój, ale też dobrych ludzi stawia na naszej drodze życia. Korzystając z okazji, na ręce pana prezydenta pragnę bardzo serdecznie podziękować pani wiceprezydent za współpracę z Caritas Diecezji Kaliskiej. Nic nam się tu nie należy. Tu nic się nam nie należy. To wszystko jest z łaskawości, z dobroci ludzi. I za tą dobroć, za życzliwość, za dobrą współpracę, tu są przedstawiciele władz mundurowych, którzy pilnują porządku, służą społeczeństwu. Dlatego też teraz pomódlmy się o zdrowie, błogosławieństwo Boże w naszych rodzinach, ale też za tych, którzy nam służą. Osobne podziękowanie na ręce księdza dyrektora Caritas, współpracowników, którzy nie tylko na Wigilię służą, ale też w całej diecezji starają się dotrzeć do wszystkich, którzy oczekują na taką pomoc. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode zła. Błogosławieństwo Boga Ojca Wszechmogącego niech stąpi na was, pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie zapomnijcie iść na mszę świętą w Boże Narodzenie. Pamiętajcie. Ja tylko podziękuję za zaproszenie, bo uważam, że ta Wigilia jest wyjątkowa i zawsze sobie obiecujemy, żeby być na Wigilii, ponieważ
tu z moją zastępczynią, z moimi współpracownikami. Wychodzimy z założenia, że powinniśmy bardzo dobrze współpracować zarówno z tymi, którzy potrzebują naszego wsparcia, jak i z tymi, którzy mogą to wsparcie dać. Dlatego oprócz wszystkich wigilii zawsze sobie umawiamy się i zawsze sobie rezerwujemy ten czas, żeby z Państwem spędzić ten posiłek i zmówić modlitwę, połamać się opłatkiem, bo jest to czas wyjątkowy. Dlatego w imieniu wszystkich mieszkańców miasta, bo mam taki zaszczyt występować w imieniu wszystkich, życzę wszystkim tu obecnym najwspanialszych świąt Bożego Narodzenia, pomyślności. Myślę, że tu z taką opieką i z opieką świętego Józefa, bo przecież dzięki naszemu księdzu biskupowi papież dał specjalny rok świętego Józefa Kaliskiego, nadzwyczajny rok Kaliszowi i mamy sanktuarium narodowe, więc mamy co świętować. Myślę, że ten rok będzie wyjątkowy. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła syna. Chrystus się rodzi. Kochani, pragnę zauważyć, że jest również wśród nas ksiądz biskup Łukasz Bozun, także powitajmy go gromkimi brawami. Cieszymy się, że... Także witamy bardzo serdecznie księdza biskupa.